przepraszam serdecznie. Jeżeli ktoś z was, kto mnie teraz słyszy, potrzebuje dzisiaj dotknięcia Boga, to chcę, żebyś tutaj przyszedł i został z nami. Będziemy dzisiaj uzdrawiać chorych. Będziemy wypędzać demony. Będziemy uwalniać Bożą moc. Jeżeli ktoś z was potrzebuje realnego spotkania z Bogiem, to jest dzisiaj miejsce, gdzie możesz tego doświadczyć. Przyjaciele, Słowo Boże mówi tak. Słuchajcie tego wszystkie ludy. Nakłońcie uszu wszyscy mieszkańcy świata. Usta moje będą opowiadać słowa mądre, a rozmyślanie serca mego będzie rozsądne. Nakłonię do przypowieści ucho moje. Rozwiążę przy cytrze zagadkę swoją. Słowo Boże mówi, że kiedy ty jesteś w atmosferze uwielbienia Boga, to zagadki, które do tej pory w twoim życiu znajdowały się, zostają rozwiązane. Jeżeli dzisiaj tutaj będziesz aktywną częścią uwielbienia Boga, to w twoim sercu zaczną następować zmiany. Słowo Boże mówi, że przy dźwięku cytry, przy dźwięku uwielbienia rozwiąże zagadkę swoją. Więc jeżeli teraz tutaj jesteś, słyszysz nas, to uwielbiaj Boga. Jeżeli go jeszcze nie znasz, to powiedz: Boże, ja nie znam ciebie, ale ja dowiedziałem się dzisiaj, że może być rozwiązana zagadka mojego życia. Jakieś utrapienie, jakiś kłopot. Dzisiaj Bóg chce zmienić twoje życie. Ojcze, uwielbiamy ciebie. Ojcze, wywyższamy ciebie. Ojcze, kłaniamy się Tobie. Ojcze, dziękujemy Tobie, że Ty jesteś wielkim i potężnym Bogiem. Ojcze, my czcimy Ciebie. Ojcze, Ty jesteś Królem naszym. Potężny Jezusie z Nazaretu. Wzywamy Twojego imienia, Jezus. Teraz, nad tym miejscem, wywyższamy Cię nad całą Warszawą. Gloria na glorę, sakana na praise. Uwielbiamy Ciebie. Czcimy Cię. Jezus.
wykrzyczymy głos. Wykrzyczymy to. Wykrzyczymy to. Wykrzyczymy głos, wykrzyczymy to, Mistrzem świata, Chrystus Pan. Wykrzyczymy Ciebie, Jezus. Podniesiemy głos, podniesiemy głos, wykrzyczymy to, wykrzyczymy to, Mistrzem świata, Mistrzem świata. Nasza.
Ciebie, Jezus mój Bóg, na ziemi, na niebie.
Ciebie. To jedyny król. To jest nasza proklamacja. Wyznaj to. Jezus powiedział, że jeśli przyznasz się przed tym światem, to On się przyzna przed Ojcem. Nie wstydź się swojego Boga. Szokoro baba baba basa kalara basa to korobene. Szokoro basa to lorobosko nie baba baba. Uwielbiamy Ciebie, nasz Zbawicielu, nasz Mesjaszu, nasz Przyjacielu, nasz Zbawicielu. Źródło życia, my uwielbiamy Ciebie, my uwielbiamy Ciebie. My ogłaszamy, że dzisiaj Twoje Królestwo będzie się manifestowało na tym miejscu. Potężny królu, nie mamy innego Boga, nie mamy innego przyjaciela, nie mamy Zbawiciela innego, tylko Ciebie Jezus. Przyjaciele, tańczmy do swojego Boga. Yeah.
Yeah!
w nas. Jezus Pan. Jezus Pan. Jezus zbawicie. Żywe słowo. Żywe słowo. Mieszka w nas. W Twoim odrodzonym duchu. Narodziłeś się z Jego ducha. Jezus zbawicie. On nigdy nie odchodzi. Mieszka w nas. O karasa pelele chory. Jezus nigdy nie odchodzi. Jezus zbawicie. Wyznawaj to. Chrystus w Tobie nadzieja chwały. Jezus zbawicie. Jezus zbawicie, Jezus zbawicie, Jezus zbawicie, Jezus zbawicie, Jezus zbawicie. Komu zagłady wydałeś mnie? Módl się do Niego. Poświęceni Tobie. Jesteśmy poświęceni Tobie. Jeszua z Nazaretu. Duchu Święty, my jesteśmy otwarci na Ciebie. My jesteśmy wrażliwi na Twój dotyk. Jesus.
sile, lecz dzięki Tobie Jezus zwycięża. Yeah.
się bałam. Z lęku związałam się z przestępcą. To jest ten człowiek, który chciał mnie zamordować. A dzisiaj jest moim mężem. Dlaczego? Bo Święty Duch, ten sam, który wzbudził Jezusa z martwych, wypełnił moje życie, prostego człowieka, o wykształceniu podstawowym. Przyszedł do mnie z mocą, przyszedł do mnie z chwałą i wypełnił moje życie i powiedział do mnie: umarłem zamiast ciebie. Umarłem zamiast ciebie. I już nie musisz doświadczać śmierci. Zakochałam się w Jezusie, dlatego żyję z tym samym człowiekiem. Bo Jezus jest dla mnie ważniejszy. Bo postawiłam Go wyżej w moim życiu. Dlatego żyję z Nim. Bo ten sam Duch Święty, który wzbudził Jezusa z martwych, wypełnił moje życie i powiedział do mnie: masz taką samą moc, masz moc do tego, aby przeciwstawić się każdemu grzechowi, każdemu odczuciu śmierci. Jeśli jesteś tutaj i potrzebujesz zbawienia, czyli ratunku, to jesteśmy tu dla ciebie. Bóg jest tu dla ciebie. Jezus nie umarł po to, żeby umrzeć, ale On umarł dla ciebie. On umarł po to, abyś żył. Jeśli nie wiesz, o co chodzi w chrześcijaństwie, to Bóg chce zaprezentować dzisiaj moc. Moc Jezusa do twojego życia. Jeśli ktokolwiek z was, czy nieważne, możesz być niewierzący, nie potrzebuje twojej wiary, wystarczy, że ja mam wiarę. Jeśli potrzebujesz dzisiaj doświadczyć zbawienia, jeśli potrzebujesz, aby twoje życie dzisiaj wyszło z dołu zagłady, to wyjdź, położę na ciebie swoje ręce. Zobaczysz, co to znaczy moc Boża. Moc Boża jest realna. Moc Boża jest praktyczna. Chrześcijanin to człowiek praktyczny. Nie tylko mówiący o Bogu, ale doświadczający Boga. Ja doświadczam Boga. Jestem na Niego coraz bardziej otwarta. Coraz bardziej On się może przejawiać przeze mnie. Nigdy mnie nie zawiódł. Groziły mi lata więzienia. Ale trwałam w wierze. Mówię: tak jak mnie zbawiłeś, tak dbaj teraz o mnie. Nie siedzę w więzieniu i nigdy nie siedziałam. Rozumiecie? Byłam oskarżona o bycie w zorganizowanej grupie przestępczej. Ale Jezus poniósł same karę. Kara została poniesiona. Grzech został złamany. Diabeł jest pokonany. Nie boję się dzisiaj diabła. Miałam raka piersi i jestem zdrowa. Bo wielki Bóg, bo odnawiające życie, bo życie zmartwychwstałego Chrystusa mieszka we mnie. Ja poniżam wszystko dzisiaj to, co nie jest tym, o czym ja mówię. Jeśli nie doświadczasz tego, to nie doświadczyłeś Boga. Jezus jest żywy. Jezus jest żywy. Grób jest pusty i krzyż jest pusty. Jezus mieszka we mnie. Przyjdź. Jeśli chcesz, abym się o ciebie pomodliła, to przyjdź. Zaufałam Jezusowi. Kto choruje między wami? Jeżeli ktoś choruje między wami, wyjdźcie tutaj do przodu. Każda chora osoba, nieważne na co ty chorujesz, to jest nieważne. Im cięższa choroba, tym bardziej zadziała Boża moc. Przyjdź, to jest za darmo. Przyjdź, ustań tutaj. Każdy człowiek, który jest chory na cokolwiek, może lekarze postawili na tobie krzyżyk, może powiedzieli, że już jest koniec. Bóg dzisiaj uwalnia swoją moc w twoje życie. Może jesteś zdemonizowany, może potrzebujesz uwolnienia. Szatan jest pokonany. Bóg powiedział, że możemy deptać po wężach i skorpionach i po całej potędze nieprzyjaciela i nic nam nie będzie. Diabeł jest pokonany. Jeżeli masz nałogi, jeżeli jesteś w problemach różnego rodzaju, przyjdź. Będziemy uwalniać Bożą moc. Będziemy kłaść na ciebie ręce. Halleluja. Proszę, ewangeliści, podejście. Módlcie się. Mateusz, podchodź do ludzi. Damian, podchodź. Pyszek, podchodź do ludzi. Kładźcie ręce na ludzi. Uwalniajcie Bożą moc. Marta, Bartek, Ola, chodź tutaj. Kładź ręce na ludzi. Kładźcie ręce na ludzi. Uwalniajcie Bożą moc. Damian, kładź ręce na ludzi. Hakur.
Jesus. Reszta uwielbiajcie Boga. Oddawajcie Mu chwałę. To jest wielki Bóg. To wszystko jest za darmo. Zostało zapłacone na krzyżu Golgoty. Nie trzeba na to zapracować. Nie trzeba zapracować. Nie musisz nas służyć. W imieniu Jezusa. Ja nakazuję. Gloria, 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 gloria. Przez moc nie na Jezus. Byłaś w sytuacji, gdzie uważałeś, że już zawiodłaś. Ale to jest nieprawda. To, co przyszło wtedy, było trudne. Zostało wycofane później i wycofa się zupełnie. Ja uwalniam teraz w imieniu Jezusa. Namaszczenie do przełomu do jej życia. W imieniu Jezusa. Ja ostawiam te zniszczone relacje z ludźmi. W imieniu Jezusa. O gloria na święte Jezus. Trzymaj na nie ręce tam. Kuli do prizy, kiedy Jezus. Namaszczenie, 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 namaszczenie. Kuli z kim, kiedy Jezus. Kuli z kim, kiedy Jezus. Kuli kraj, kiedy Jezus. Twój Bóg i Twój Król. Aleluja. Kuli z kim. Jest człowiek do modlitwy. To jest Anita, chodź tutaj, będziesz się modliła o człowieka. Życie jest. O list dziś. Czcimy Ciebie, święty Boże. Ja teraz mówię do każdej tkanki. Czcimy Ciebie, święty Boże. Do każdej tkanki, do każdej kostki. Ojcze, dziękujemy Tobie. Do takiej formy, jakby Bóg przewidział dla tego ciała. Wedle wzoru. Boże aniołowie. Z uwagi na śmierć i zmartwychwstanie. Którzy jesteście tutaj, dbajcie o ludzi. Aniołowie uzdrowienia, wchodźcie w obecność ludzi. Uwielbiamy Ciebie. Uwielbiamy Ciebie. Ojcze, Kościele, wzywaj imienia swojego Boga. Wzywaj imienia swojego Pana. My wzywamy Twojej krwi, Jezus. My wzywamy Twojej krwi, Jezus. Święta krew Jezusa. Święta krew Jezusa. Jego krew. Święta. Jezusa krew. Ufaj w to, ufaj w to, ufaj w krew. Ona została przelana za grzechy wszystkich ludzi. Dzisiaj do piekła nie idzie żaden człowiek, który na to zasłużył. Bo wszyscy zasłużyli na piekło. Do piekła się idzie dlatego, że się nie wybrało Zbawiciela. Ja w 2001 roku wybrałem Zbawiciela. Uznałem, że Jezus Chrystus umarł za moje grzechy. Uznałem, że wstał z martwych. Uwierzyłem w tą prostą rzecz. I na kolanach w więziennej celi powiedziałem: Jezus, od dzisiaj Ty będziesz moim Panem. Ja nie umiem żyć już normalnie. Ja umiem tylko niszczyć siebie i innych. I On przyszedł do mojego życia. I On może przyjść do Twojego życia. Jeżeli ktoś z Was nie należy jeszcze do Jezusa, jeżeli ktoś z Was nie oddał życia Jezusowi, to chcę, żebyś się dzisiaj powierzył Bogu. Oddaj Mu dziś swoje życie. Uwierz w to, że Twoje grzechy zostały przebaczone przez Boga. Nie myśl, że musisz zasłużyć na to chodzeniem do kościoła, przyjmowaniem sakramentów, braniem udziału w różnych religijnych rzeczach. Nie musisz. Jezus poniósł całą należną Tobie i mi karę.
chrześcijaninem. Nie trzeba się starać, trzeba zaufać Jezusowi. Święty Duch wypełni się mocą do życia zwycięskiego każdego dnia. Kto z was chce oddać życie Jezusowi? Przyjdź do mnie teraz. Kto chce należeć do Jezusa, kto jeszcze mu nie oddał życia? Przyjdź tutaj do mnie. Chodź każdy, kto chce oddać życie Jezusowi. Szybciutko, przychodźcie. Każdy człowiek, który się chce narodzić na nowo z Bożego Ducha. Chodźcie szybko. Stawajcie tu koło mnie. Ludzie, Jezus może wrócić jutro. Kto chce oddać mu swoje życie, chodź tutaj. Chodź szybciutko. On może wrócić każdego dnia. Każdego dnia. I to wróci w wielkim stylu. Módlcie się ze mną. Dajcie mi ręce swoje. Daj mi ręce. Złapcie się i mówcie ze mną tak. Boże Ojcze, dziękuję Tobie, że Twój Syn Jezus umarł za moje grzechy. Jestem niewinny. Krew Jezusa obmyła mnie. Panie Jezu, wierzę, że wstałeś z martwych. Duchu Święty, przyjdź teraz i wypełnij mnie Twoją mocą w imieniu Jezusa. Amen. Duchu Święty, niech Twoja moc wypełnia każdego z nich. Niech Twoja moc wypełnia każdego z nich. Duchu Święty, niech ich Duch się rodzi. Duchu Święty, niech Twoja moc wypełnia ich. Niech Twoja moc wypełnia tych ludzi. Ojcze, ja w imieniu Jezusa biorę autorytet nad diabelskimi działaniami w ich życiu. Ja otaczam ich krwią Jezusa. Ja ustanawiam w tej chwili nowe życie. Nowe życie. Nowe życie. Ludzie, podejdźcie do nich. Do każdego z nich. Niech podejdzie jedna osoba i porozmawia z nimi. A my dalej uwielbiajmy Boga. Przejdźcie tam na bok. Halleluja. Święty, święty, święty. Czci Go. Twojego Boga. Przejdźcie na bok i rozmawiajcie sobie. Powiedzcie o swoich sprawach. Yeshua de Nazareth. Jedyny Król i Bóg. Kochasz. Powiedz to Jezusowi. Nieważne, co czujesz. Ważne, jak wierzysz. Nieważne, co czujesz. Ważne, jak wierzysz. Jak wierzysz. Powiedz Mu, ja wierzę. Namaszczenie. Więcej. Niech piją. Ojcze, niech piją. Niech piją. Niech piją, Duchu Święty. Niech Twoja moc. Jest Twoi ludzie. Najpiękniejszy jesteś. Najpiękniejszy jesteś.
Więcej, więcej, więcej. Gdy niegodne czci. Więcej Duchu Święty, niech będą pijani dzisiaj ludzie Twoją mocą. Najpiękniejszy jesteś Ty. Będą pijani Duchu Święty. Szanowny Gdy Lord. Gdy niegodne czci. Więcej. Niech doświadczają. Jedyny godzien czci. Niech doświadczają Twoją mocą. Najpiękniejszy jesteś Ty. Więcej Duchu Święty. Więcej Gdy Duchu Święty. Jedyny godzien czci. Jedyny godzien czci. Wszędzie do dziwy. Najpiękniejszy jesteś Ty. Potężny wielki Boże nasz. Jedyny godzien czci. Wierny, silny. Jedyny godzien czci. Surprise my hero. Najpiękniejszy jesteś Ty. I to płynie Duchu Święty. Jedyny godzien czci. Jedyny godzien czci. Najpiękniejszy jesteś Ty. Jedyny godzien czci. Jedyny godzien czci. Najpiękniejszy jesteś Ty. Jedyny godzien czci. Yeshua. Najpiękniejszy jesteś Ty. Jedyny godzien czci.
opisać Ci, jak wygląda Jezus. Potrzebujesz mieć z Nim osobiste doświadczenie. Może jesteś wierzący kupę lat. Może dziwisz się, czemu tak się śpiewa. Najpiękniejszy jesteś Ty. Najpiękniejszy jest Jezus. Jako wierzący człowiek potrzebujesz mieć doświadczenie Jezusa. Nie tylko wiedzę, ale potrzebujesz mieć doświadczenie. Wiedząc tylko o Bogu, daleko nie pójdziemy. Potrzebujemy być z Nim zespoleni. Potrzebujemy wiedzieć i potrzebujemy mieć doświadczenie zjednoczenia z Bogiem. On jest najpiękniejszy. Gwarantuję Ci, że jeśli każdy deficyt wypełni Jezus, to będziesz najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi. Jeśli pozwolisz, aby Jezus Chrystus wypełnił każdy deficyt Twojego życia, to będziesz najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi. Kiedy poznałam Jezusa, umarłam dla tego świata. Umarłam dla pragnień tego świata. Powiedziałam: wzbudzaj we mnie Twoje pragnienia. Chcę tak jak Ty, Jeszua z Nazaretu. Ty, który uwolniłeś mnie, Ty, który mnie zbawiłeś, Ty, który dałeś mi życie. Ja chcę tak jak Ty. To jest realne. Bóg jest realny. Bóg jest do dotknięcia. Kiedy mówisz do Niego: chcę mieć Twoje odczucia, chcę pragnąć tak jak Ty, to nie dziw się, że następnego dnia nie będziesz miał świeckich pragnień. Nie grom tego. Ja mam dużo pieniędzy na koncie, ale dalej mieszkam w bloku w 59 metrach i jestem tam szczęśliwa. Mam odkryte różne rurki w łazience i to mnie nie boli, dlatego że doświadczyłam Jezusa. Kobiety chcą, aby wszystko było ładne, a ja mam na to wywalone. Spotkałam Pana Panów i Króla Królów i odczucia tego świata nie mają nic do mnie. Czemu Jezus wstał z martwych? Bo diabeł nic na Niego nie miał. Ale bądź świadomy też swojej modlitwy. Czy tak chcesz? Ja powiedziałam, że tak chcę. I mam tak, jak chcę. Nie mam to, czego nie chcę. I mam to, co chcę. Duchu Święty, ja modlę się, aby ludzie dzisiaj mieli doświadczenie Twojej obecności. Ja modlę się, aby to, co jest tylko suchym słowem, aby zamieniło się w doświadczenie w życiu ludzi. Ja modlę się. Ja modlę się o to. Duchu Święty, niech ludzie mają doświadczenie. Ja modlę się o doświadczenie nieba. Szokoroba santororobo, szokoroba sakalarabasa. Najpiękniejszy jesteś Ty. Jedyny godzien czci. Jedyny godzien. Módl się przyjmować od Niego. Módl się przyjmować wiarą. Najpiękniejszy jesteś Ty. Wiara wzbudzi doświadczenie w Twoim życiu. Najpiękniejszy jesteś Ty.
doznania. Niech ona widzi Cię w ukryciu. Niech ona odbiera zapłatę w ukryciu. Nie dbam o doczesne, nie dbam o doczesne, bo moja zapłata jest w niebie, bo wiem, że jestem tutaj przechodniem, bo wiem, że jestem tutaj na chwilę. Nie buduję tutaj mojego szczęścia, moim szczęściem jest Chrystus i moja nagroda jest w niebie. Tam upatruję mojego życia, tam upatruję mojego życia. Najpiękniejszy jesteś Ty. Boże pragnienia. Boże pragnienia. Jeśli pragniesz tak jak ja. Jeśli pragniesz tak jak ja. Jeśli chcesz być głosem na tej ziemi. Jeśli jesteś gotowy zrezygnować z tego, to, co doczesne, to przyjdź, położę na ciebie swoje ręce. O rabasa, kalarabasa. O rodoboso, kolorodoboso. Bądź świadomy swojego. Bądź się tego świadomy. W imieniu Jezusa. Namaszczenie Boże. W imieniu Jezusa Chrystusa związuję wszelki lęk. W imieniu Jezusa. I nie pozwalam Ci odejść w życiu. W imieniu Boże pragnienia. On powiedział, że jest tym, który daje chcenie i wykonanie. On daje chcenie i wykonanie. Boże namaszczenie. Nie trzeba nad tym pracować, nie trzeba się spinać. Nie trzeba. Myśli Chrystusowej. Myśli Chrystusowej. Mamy odczucia Chrystusa. Bierzemy to wszystko do Ciebie. Bierzemy. Bierzemy.
mówisz, że kochasz mnie każdego dnia. Powtarzasz to, Jezu mój, wywyższam Cię. Możesz mieć tak z Bogiem, jak chcesz. Jak chcesz. Tak, jak chcesz. On powiedział, kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. A z wnętrza jego popłyną wody rzeki. Wody rzeki. Każdy może mieć tak, jak chce. Tak, jak chce. A kiedy modlisz się tak, jak teraz i mówisz, chcę mieć Twoje pragnienia, to tydzień po tygodniu i miesiąc po miesiącu zmieniać się w głowie. Zaczyna być napiętrzenie walki. Duch zaczyna podążać, pożądać przeciwko ciału. Mocniej, mocniej, mocniej. I kiedy nie wycofasz się z tego konfliktu, kiedy nie ulegniesz, to zaczyna się manifestować realne szczęście. Realne szczęście. Zaczynasz pragnąć jak On, chcieć tego, co On. To jest takie proste. Chcesz służyć. To nie sprawia Ci problemów. Nie myślisz o tym, co będzie jutro. Bo wiesz, że On może wrócić dziś wieczorem. Po prostu. Tak to działa. Jego pragnienia. Nie wycofaj się z konfliktu. Nie bój się, że coś się zawala. U Boga nigdy nic się nie zawala. Najwyżej w takim celu, żeby powstało coś nowego i piękniejszego. Bo musi być teren. Uznać Jezusa jako Pana to znaczy stać się jak ten pies. Jak pies. Dał się przywiązać na smyczy. Daje się prowadzić. Rozumiecie? Taka to wolność w tym Chrystusie. Ten świat trafi szlak. To niebawem się wszystko skończy. I tylko ci, którzy oddali życie Jezusowi, którzy uznali Go jako Pana, zabiorą się pierwszym transportem. Nie będzie innych transportów. Gdzie jeden? Jeden transport. Bądź w tym pociągu. I bądź mądry. Zagospodaruj ten pociąg. Zagospodaruj sobie życie na ziemi mocą, żebyś jak najwięcej ludzi mógł sprowadzić do tego pociągu. Żebyś nie musiał się wałęzać w chorobach, w biedzie, w nałogach. Po co ci to? Bóg dał moc, aby być zdrowym, silnym, mieć pieniądze, być szczęśliwym. Wystarczy zechcieć. Tak jak chcę, tak jak Ty masz, Jezus. Proś Go teraz. Powiedz, Jezus, ja chcę tak jak Ty. Mam dosyć myślenia, jak myśli ten świat. Dosyć mam troskania się. Dosyć mam się bujania w niewierze. Dosyć mam tego. Bez żadnych konwenansów podchodź. Nie dobieraj pięknych słów modlitwy. Nauczyli nas się modlić. Nauczyli nas wierzę w Boga. Skład apostolski nas nauczyli. Maryja zawsze dziewica. Nauczyli nas inne pierdoły. Mów do Boga w prosty sposób. Powiedz, żygać mi się chce na system tego świata. Mam dość. Chcę mieć jak Ty, Jezus, 24 godziny na dobę. Chcę czuć jak Ty, myśleć jak Ty. Ja tak chcę. Masz do tego prawo przez krzyż Golgoty. Krzyż Golgoty otworzył Ci drogę do tego.
dzięki. Bez dziesięciorga przykazań, pięciu przykazań kościelnych, prawd wiary, siedmiu grzechów głównych. To proste. Halleluja. Uwielbiamy Cię, Boże, za to, że jesteś prostym Bogiem. Wywyższamy Cię. Wielki Jahwe, prosty Boże. Haka masaka rala hege. Ema rapa dada saka badelere hor. Rema ramala badele heli mara maderele dar. Elema tora kadereka patara kadile remo. Olo haia manara mie sela patarake. Katane sokota ramie lanama. Rapa darlero rapa danita nare sela lord. Halleluja! Głupstwo Boże jest mędrsze niż mądrość tego świata. Głupstwo Boże jest mędrsze niż mądrość tego świata. Bądź Bożym głupcem, abyś mógł w tym świecie być prawdziwym mędrcem z Syjonu. Holy Price, Twoja piękna twarz i usta Twe powiedziały tu, że tak bardzo kochasz mnie. Przez cierpienia krzyż i przez pusty grób dałeś życie mi. Jezu mój, Twoja piękna twarz i usta Twe mówią w moim duchu, że tak bardzo kochasz mnie. Dziś mam Twoją moc poprzez imię Twe. Święty Boże mój, uwielbiam Cię. Ora marle lo, ela saka teresis, amre mandelai, uri serni pri. Naucz mnie, jak być głupim dla tego świata. Powiedz Boże, naucz mnie, jak nie dbać o swoją twarz. Zrób coś dzisiaj, strać twarz. Zrób coś, strać twarz. Wejdź na ten murek. Powiedz Jezu, kocham Cię. Idź połóż ręce na tych ludzi, co tam chodzą, oni Cię nie zaskarżą. Idź. Działanie sakralne. Żyjemy w katolickim kraju. Halleluja. A korola rama katarara sena gloria. Powiedz dzisiaj komuś, że Bóg go kocha. Zaproponuj mu, że możesz położyć na niego swoje święte ręce i uzdrowić go. Wypędź jakiegoś śmierdzącego demona. Zrób to dziś. Jesteś człowiekiem z nieba. Potrzebna, bo jesteś duchem. Duchy nie mają twarzy. Duchy mają tylko ducha. Ale gloria rapatrydynaj. Niech Twoje jutrzejsze wpisy na Facebooku będą z ducha. Ducha! Rozwal system! Nie jesteś z ziemi. Narób bałaganu i się zerwij. Się zerwij. Zrób tak, jak zrobił Jezus. Narobił bałaganu i się zerwał. Halleluja! A korokolara pre. On znokautował diabła. Zadał mu śmiertelną ranę i się zerwał. Nie bój się tego. Nie potrzebujesz honoru. Na to ci honor, jak masz odrodzonego ducha. Olej honor. Jesteś człowiekiem z nieba! Człowiekiem z nieba! Człowiekiem z nieba! Co ci obchodzi, co mówią o tobie inni ludzie? Inni ludzie! To jest 6% użytkowności mózgu i 70 parę procent wody! Słowo Boże mówi, że są jak trawa! 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 Są jak trawa! Przeminą! Albo się nawrócą, albo przeminą! A ty nie przeminiesz! A
ty nie przeminiesz! Akuro, Lorona, Price, będą się zmieniać narody, będą się zmieniać rządy, będą wchodzić i wchodzić nowi prezydenci i premierzy, a ty będziesz trwał, bo jesteś wieczny w Chrystusie Jezusie. Rozumiesz? Zupełnie inne prawo rządzi twoim życiem. Tylko Święty Duch. Jesteś Kościołem. Jezus na ostatniej wieczerzy wziął chleb i wziął wino. Jezus imprezował. A? Widziałeś? A więc na ostatniej imprezie Jezus wziął chleb i wino i powiedział: jedzcie z tego wszyscy, to jest ciało moje, które za was będzie wydane, to czyńcie na moją pamiątkę. Wziął wino i powiedział: to jest krew moja, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów, to czyńcie na moją pamiątkę. Kościół katolicki zrobił z tego sakrament i mówią, że jak się zje chlebek, to Jezusik przyjdzie do serca. Powiedzieć ci, co się dzieje, jak się zje chlebek? W twoim organizmie wzrasta tak zwany węglowodan. Cukier złożony. To jest nieprawda, że Jezusik wchodzi do serca, jak się zje chlebek. Protestanci powiedzieli, to jest tylko taka pamiątka. To się tak nazywa, pamiątka Wieczerzy Pańskiej. Za cholerę nie wiem dlaczego. Ale wiesz, jaka jest prawda? To jest proroczy gest. Proroczy gest! Kiedy będziesz jadł ten chleb i pił te wino, to będziesz prorokował dziś. Będziesz ogłaszał do duchowej rzeczywistości, że krew Jezusa obmyła cię ze wszystkich grzechów. Jesteś czysty, sterylny. Nie musisz niczego dodać. Będziesz ogłaszał, że krew Jezusa wstawia się za tobą w niebie ustawicznie. I nawet jeśli upadniesz, to Bóg cię nie odrzuci. A kiedy będziesz jadł ten chleb, to będziesz ogłaszał proroczo, że w ranach i sińcach Jezusa jest twoje uzdrowienie. Że twoje ciało może żyć 120 lat na ziemi w szczęściu, zdrowiu i dobrobycie. I że jesteś jednym kościołem, potężnym ciałem Chrystusa. Na ziemię zszedł, nie mistykuj skrył, i nie protestuj. Tylko jedz i pij. Abym mógł żyć. W ogrodzie stoczył krwawy bój, na siebie wziął strach chorych gór, aby mógł żyć. Alleluja! Spiszał to rad, nie ty pij, nie prorokuj! Tak cierpiał pan. Więc uczmy się służyć tak, by przyjść.
nasz Bóg. To sługa. Uwielbiamy Cię, Jezusie z Nazaretu. Na ziemię zszedł, swą chwałę skrył, swe życie dał, aby mógł żyć. W ogrodzie stoczył krwawy bój, na siebie wziął strach, gorycz, ból.
Szechina. Wszystko przez wiarę. Jestem głodna Ciebie. 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 Tobie wdzięczni, że nie jesteśmy sami. Dziękujemy Ci.
że nikt i nic nie może nas oddzielić od Twojej miłości. Dziękujemy Ci, że jesteś z nami aż do skończenia świata, a potem przez całą wieczność. Uwielbiamy Ciebie, ufamy Tobie. Nie jesteś sam, pamiętaj, nie jesteś sam. Mieszka w Tobie potężny Chrystus, mieszka w Tobie potężny Bóg. Yes.
ciężar zrzuć z siebie, wszelki ciężar. Odrzuć to przez wiarę, wszelką troskę. Jakiekolwiek obciążenie jest, zrzuć to z siebie. Poczuj się jak dziecko, jak dziecko, bez żadnych zobowiązań. Śpiewajcie, kościele. Bez winy, jesteś bez winy. Bez winy. Ogranicza przestrzeń i czas. Jesteś w niebie, urodzony w niebie. W duchu jesteś w niebie. Swoboda, swoboda, swoboda. Uwielbiamy Cię. Swoboda. Uwielbiamy Cię. Panuj razem z Twoim Chrystusem.
że w Tobie jest nasze odpocznienie. Czy Ty dałeś nam pokój, który przewyższa wszelki rozum? Dałeś nam zabezpieczenie. Alleluja. Zabezpieczenie w Chrystusie Jezusie. Pokój i zabezpieczenie. Akura sere melaje zelelo. Alleluja. Kiedy jesteś pełen pokoju, to możesz myśleć jak Bóg pokoju. Kiedy jesteś pełen pokoju, pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, Boży szalom, jest w Twoim duchu. Bierz to sobie. Bierz pełnymi garściami. Pełnymi garściami. Halleluja. Będę ufać Tobie, mój miły. Będę tańczyć z Tobą. Będę wierzy rozwijać się. Zatańczę z Tobą jeszcze raz.
w każde słowo. Mój miły, ufaj mu w każdy impuls. Będę tańczyć z tobą. To jest Bóg. Będę w wierze rozwijać się. Prawdziwy Bóg. By ufać tobie. Aleluja. Mój miły, będę tańczyć z tobą. Będę w wierze rozwijać się. Aleluja. Dajmy sobie coś do siedzenia, kochani. Mamy wygodniej niż u nas na sali, bo nie musimy rozstawiać krzesła, mamy krzesła. Hallelujah.